Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W dzisiejszym odcinku powrócimy do czasów sprzed Wielkiej Wojny, mianowicie do konfliktu chińsko-amerykańskiego, poprzedzającego nuklearną zagładę, jaka miała miejsce w świecie Fallouta. Zapraszam Was na odcinek poświęcony Flocie Duchów. Flota Duchów to nazwa nadana przez amerykańską agencję wywiadu obronnego jednostce chińskiej marynarki wojennej składającej się z okrętów podwodnych typu Yangtze, które w tajemnicy zostały stworzone w prowincji Shaanxi. Dlaczego w tajemnicy? Otóż w czasie trwania prac nad jednostką Chiny odpierały atak wojsk Stanów Zjednoczonych na swoim terytorium. Mimo amerykańskiej inwazji, Chiny zachowały swój potencjał badawczo-rozwojowy, a flota duchów miała przechylić szale zwycięstwa na ich stronę. Okręty podwodne typu Yangtze powstały około 2075 roku. Ich możliwości pozostania niewykrywalnymi dla radarów były ogromne. Pozwoliły one kilku łodziom dopłynąć aż na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, unikając wykrycia. Okręty podwodne typu Yangtze posiadały oprócz standardowych torped 6 rakiet z głowicami nuklearnymi. Miały one zostać użyte do ostatecznego ataku na Stany Zjednoczone. Wybuch Wielkiej Wojny zakończył istnienie jednostki. Nie wiadomo, jak potoczyły się jej losy. Łódź Yangtze 31 pod dowództwem kapitana Zhao spotykamy w czwartej odsłonie Fallouta. On i jego załoga zmienili się w gule. Tylko kapitan zachował świadomość. Reszta zdziczała. Możemy pomóc mu ponownie uruchomić stary okręt podwodny oraz pozwolić mu wyruszyć w dalszy rejs. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!